ti, porque al fin entendí que si no ya te perdí. Cisza znaczy więcej niż 1000 słów, Mateo. Gratulacje. Nie, Luna, hej, nic mnie nie łączy z Emilią. Powaga. W takim razie czemu ciągle widzę was gdzieś razem? Znaczy... Wiesz, jak to jest z przystojnymi chłopakami. Zawsze uganiają się za nimi jakieś dziewczyny. Spójrz na mnie, masz wrażenie, że żartowałam? Nie, nie, ja też, spokojnie, to wcale nie jest żaden żart. Tym razem mówię poważnie. A Emilia ciągle za mną łazi, ale ja naprawdę jej powiedziałem, że nic do niej nie czuję i że nie jestem nią zainteresowany. Ja po prostu widziałam was parę razy, a Amber... Co Amber, o co chodzi? Co ona ci takiego powiedziała? Nie, nie, nic już, nic. W ogóle nie zwracaj uwagi na to, co mówię, nieważne. Jednak ważne. To, co mówi Amber? Nie, mam oczywiście, gdzieś, że nie, mówi Amber, jasne, naprawdę. Że nie. Luna, chyba wiem, czy się z nią spotykam. Nie. Znaczy, możesz spotykać się z kim chcesz, to nie jest moja sprawa, ale... Nie chcę, żebyś cierpiał, bo ta Emilia, nie wiem, ja po prostu nie mam co do niej dobrych przeczuć. Źle jej z oczu patrzy i już. Co? To jest śmieszne? Nie, coś ty nie. Dziękuję, że tak bardzo się o mnie martwisz. To w takim razie co robimy? W jakim sensie co robimy? To w końcu zaśpiewamy na openie, czy nie? Nie wiem, Mateo, sorry, ale na razie nie mogę ci na to odpowiedzieć. Chodź na wrotkowisko, jest to świętować. Dobra, okej, ale skoro mówisz mi, że jest to świętować, a rzeczywiście mamy, bo organizujemy open, mamy wrotkowisko, wszystko jest okej, to gdybym był na twoim miejscu, byłbym bardzo, bardzo szczęśliwy. A więc... Daj rękę. Razem pójdziemy się bawić i pośmiać, okej? Okay? Daj rękę, chodź! Czas świętować, chodźmy! Proszę, wasze soki. Dzięki. Dzięki, Pedro. To mój kumpel. Dobra, chłopaki, dosyć. Koniec tych smutnych min, to nie koniec świata, musimy tylko znaleźć godzinę, gdy nie będzie tam Red Sharks i tyle. Nie wierzę, że tak nas omamił. Tak, jak dla mnie Gary ciągle będzie coś wymyślał, żeby jak najbardziej utrudnić nam życie. No to nie wiem. A Juliana? Ona na 100% coś wymyśli. Ludzie, mam ekstra wiadomość. Jaką? Gadałem z Simonem, który jest teraz u Luny i powiedział mi, że nowego opena zorganizujemy u niej w rezydencji. Tak? Tak, też nie mogę uwierzyć. Luna jest niesamowita. Tylko mi się wydaje, czy przypadkiem ktoś tutaj wariuje na punkcie Luny? Nie, coś ty, Delfi, coś ci się pomieszało. Mateo nic do niej nie czuje. Luna jest dobra. Dobra, ludzie, a możecie już siedzieć cicho? Albo lepiej zróbmy jakąś małą próbę czy coś. Byłoby lepiej, więc koniec tematu. Nie, bo jak zrobimy próbę, to kto coś ugotuje? Ja gotowałem wczoraj makaron z pesto. Dobra, więc... nie ma sprawy, ja coś zrobię. Lubię gotować, luz. Delfi, zjesz z nami? Jeśli zapraszasz. Ciebie zawsze zapraszam. Chwila, sorry, że przeszkadzam, ale jak chcesz, to pomogę. Oczywiście, pomocniku. Ruchy! Oj, będzie eksperyment. Spokojnie, sprawa z Red Sharks jakoś się rozwiąże. Oby tak. Dobra, pożyczę na chwilę gitarę. No lo puedo evitar. Yo no te dejo de pensar. Y las noches son frías si tú no estás. No lo puedo entender, cómo no te has dado cuenta. Cómo te pienso no es normal, pero tengo miedo de pensar que no te vayas a enamorar y que me digas que te olvide, que es complicado intentar. Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí. Puedo, ya no quiero. Fácil ocultar mis miedos. Quiero verte sonreír. Quiero verte junto a mí. No puedo, ya no quiero. Es fácil aceptar que no te tengo.